Najlepsze antyfakty w internecie. Wspólnie ze stroną Legalni Bukmacherzy przygotowaliśmy dla Was promocję na Hilik 6. Galę możecie obstawić bez ryzyka do 100 zł. Jeżeli pierwszy kupon okaże się przegrany, kasa do Was wróci. Dodatkowo otrzymacie darmowe 35 zł na grę po rejestracji z linku, który razem ze szczegółami znajdziecie w opisie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Marcin Dubiel. Witaj. Siema. Jakie samopoczucie przed Wami? Bardzo dobrze. Super. Wybitnie. Lepiej nie było. Naprawdę. Nie wiem, co jest grane, ale nigdy lepiej nie czułem się przed walką. Dobrze, a czy możesz powiedzieć teraz, przed walką z Paszą, jesteś najlepszą wersją siebie, jeśli chodzi o Free Fighter? Definitywnie, tak? Definitywnie. Bo każdy jakby miał, patrzył na ciebie, to no, nikt się nie spodziewał, że zrobisz taki progres, jeśli chodzi o MMA. No to nie mi oceniać, no. W sensie czuję się o wiele lepiej i dynamikę mam większą i to nawet chyba tak jak później sobie patrzyłem, ten media training, to też bardziej dynamiczne te moje uderzenia były niż były kiedyś. No przede wszystkim przepracowałem ten okres bardzo świadomie i gdzieś tam sporo tej techniki, jakby technika bardzo, bardzo poszła w górę. Zobaczymy, czy uda się ją wykorzystać na walce. Dobrze, no bo też jesteś underdogiem, jeśli chodzi o takie warunki fizyczne, bo i Alberto był wyższy i Pasza teraz wydaje się oczywiście... Nie jest wyższy, nie jest wyższy i nie jest większy i w tej chwili naprawdę traktuję go jak równego sobie. Dobrze. Myślisz, że jutro publika będzie za Paszą? No bo to jednak jego stadion, nie? Definitywnie będzie, szczerze mówiąc. Głupio byłoby mi mieć do kogoś o to pretensje, bo pewnie gdybym się z nim nie bił, to sam bym mu kibicował. Właśnie sam też powiedziałeś, że byłeś jego fanem. Tak, tak, tak. No. Dobra. Na horyzoncie że szykuje się walka Kacpra Błońskiego z Ferrari. Ty walczyłeś właśnie... A skąd to już wiecie? No takie przecieki medialne gdzieś tam są. Kurwa. Jak ty ocenisz takie zestawienie? No bo... Też jesteś gdzieś tam w gronie kandydatów do walki. Ale ja nie wiedziałem, że to już wyszło publicznie. Myślałem, że to no dalej nie wyszło, jest... Teraz a, kurwa. Znaczy nie, ja... Naprawdę? Znaczy, taka nie, walka? Tak, nie wiedziałem. Ja przypuszczam, nie mówię, że to wyszło, bo nikogo tego się nie dowiedziałem, ale... A, to ja też nic o tym nie wiem. Naprawdę? Niemożliwe, kurwa. A jak ty oceniasz takie zestawienie? Słuchaj, no... Rozmawiałem nawet z Anzorem przed chwilą w kiblu o tym. Bo przecież na temat walki. Tak, no bo przecież trener Kacpra po prostu też, no też się domyśla, że może być taka walka. Dziwne. Ale słuchajcie, tak. No i spekulowaliśmy na temat tego, jakie szanse mógłby mieć Kacper. Ja na przykład uważam, to jest gdzieś tam od samego początku trzymam się jednego statementu. Uważam, że Kacper musiałby przetrwać gradobicie i wtedy może wygrać tą walkę z Paszą, bo kurwa, z Ferrari. Natomiast no to będzie na pewno ciężkie, żeby przetrwać to gradobicie. No będzie musiał mieć mocną szczękę, twardą głowę i być odpornym na wiele. Nie wiem, czy będzie w stanie się w tym odnaleźć, aczkolwiek uważam, że ma duże szanse. I jeśli to dobrze rozegra, to może to wygrać. Na pewno jest to dla niego bardzo duża szansa, ta walka. Choć, jak już mówimy o tej walce, której pewnie nie ma, to powiem ci szczerze, że aż mi się smutno zrobiło, ja go nie usłyszałem, bo właśnie chciałem z naszej dwójki jako pierwszy rozprawić się z Ferrari, bo pewnie i tak by prędzej czy później do takiej walki doszło, no ale... No ja też mam teraz innych przeciwników na horyzoncie. No i ty teraz będziesz mimo wszystko w lepszej pozycji do negocjowania kontraktu, jeśli chodzi o taką walkę, no bo ty będziesz tą gwiazdą, jeśli chodzi o ten pojedynek, nie? No, kontra Ferrari. Nie no, nie wiem, wiesz, ciężko powiedzieć. Na pewno bardzo dużo mi da wygrana z Paszą, więc no jutro jest, w tej chwili jestem w 100% sfokusowanym na tym, żeby urwać mu łeb. Na pewno też zamkniesz buzię niektórym ludziom, którzy od razu się skazali na pożarcie. Nie mam, wiesz, to nie jest jakiś dla mój główny cel, ale na pewno byłoby to miłe. No pewnie. Dobra, zapytam cię jeszcze o wczorajszy filmik twojego wspólnika Boxdela, jeśli chodzi o YouTube, nie wiem, czy widziałeś. Mocno wypowiedział się o Lexi, że z tym konkursem, mocno ją tam zmiażdżył. Kurczę, nie widziałem niestety, więc ciężko mi skomentować. On dzisiaj do mnie dzwonił i coś mówił właśnie, ale nie załapałem. Jeszcze ja wierzę, że mam teraz zupełnie inny mental, więc ja się też jakby trochę oddalam od takich rzeczy i staram się koncentrować na czym innym. Dobra, a tak zapytam cię jeszcze o lekcję, to co się teraz wokół niej dzieje, no bo ty też miałeś takie momenty, gdzie no, wiele hejtu na ciebie spadło i wiesz teraz, z czym ona się mierzy? No bo miała dobry PR. Doskonale.
Jak teraz uważa właśnie to, co się dzieje wokół niej? Jakbyś to skomentował? No tak... I tak stosunkowo późno to przyszło. Tak mi się wydaje. Ale myślisz, że to jest zasłużenie, czy... Nie możesz mnie łapać za język. Czy to jest zasłużone, czy nie? Wydaje mi się, że trzeba by podejść do każdej z tych rzeczy z osobna i wtedy sobie odpowiadać na to pytanie. Pewnie za niektóre rzeczy jest to zasłużone, za niektóre mniej. U ciebie pytam. Nie moja sprawa, ja w tej chwili, tak jak mówię, ja mam inne rzeczy na głowie i tam. U ciebie pytam, bo ty jesteś właśnie osobą, można powiedzieć, ekspertem, jeśli chodzi o otrzymywanie hejtu. Coś w tym jest, coś w tym jest. I potrafiłeś sobie z tym mimo wszystko poradzić. No, słuchaj. Ja jestem już gruboskórny, jeśli chodzi o gdzieś tam przyjmowanie hejtu na siebie, więc. Zobaczymy, jestem ciekawy gdzieś tam pewnie jak ona sobie z tym poradzi, choć no i mówię, no jak jesteś influencerem i gdzieś tam trafiasz do takiego szerokiego grona odbiorców, no to musisz się liczyć z tym, że prędzej czy później to nadejdzie, szczególnie jeśli robisz głupie rzeczy. Twoja następna walka będzie w Fejmie czy w Halik? No bo ty tak wędrujesz między federacjami. Tu walka wieczór, tam walka wieczór. Wiesz, co teoretycznie to... Ale miłe to daje całkiem, co, że te walki wieczoru, tylko kurwa nie wiem czemu, ja naprawdę za każdym razem mówię, że ja nie chcę tej walki wieczoru, ja nie chcę mieć walce wieczoru, to jest większe obciążenie, więcej na to, no tak jest, no. Natomiast następna nie będzie walką wieczoru, o ile w sumie nie podpisaliśmy tego jeszcze, ale... Ale w Fejmie? A, tego nie wiem. Tego nie wiem. Wymieniasz raz tu, tego więc można przypuszczać. Ale jesteśmy bardzo blisko tego, żeby była i ona też będzie bardzo blisko, jeśli będzie. A to będzie pomimo tego, czy wygrasz, czy przegrasz z Paszą? Tak. Okej. I oczywiście nie naprowadzisz, kto to był. Nie mogę. A nic nie powiesz? Nie mogę. Cokolwiek. Nie mogę, bo na razie słyszymy podpisy. Okej, ale ta osoba walczyła, już nie walczyła? Coś tam walczyła. Coś tam walczyła. No dobra, nie zatrzymuję cię. Dziękuję bardzo. Powodzenia jeszcze. Dzięki wielkie. Na razie, miłego wieczoru. Najlepsze antyfakty w internecie.